Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy szczególnych gości, których trudno zebrać wszystkich razem. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Witamy w Łochowie pana Leszka Żebrowskiego. Witamy pana Jarosława Strojka, historyk z Wolnia. Zapraszamy do naszego stołu pana Mirosława Widlickiego. Prosimy o gorące brawa. Zapraszamy. Pan Mirosław Widlicki jest w zarządzie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa Wschód. Witamy go serdecznie. Razem współpracujemy od jakiegoś czasu. Przyjaciel Łochowa, prawie już w Łochowie mieszka. Kolejną osobę, którą zaprosimy do stołu, to pan Paweł Abramski, który przyjechał specjalnie z małżonką do nas z Olsztyna. Witamy, panie Pawle. Pan Paweł gościł u nas w marcu ubiegłego roku na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej z książką w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego. To nasi goście. Proszę państwa, rozpoczynamy dyskusję. Zapraszamy. Zanim, proszę państwa, rozpoczniemy dyskusję, to jeszcze chciałbym bardzo gorąco i serdecznie przywitać, bo dzisiaj razem z nami jest pani senator Maria Koc. Witamy bardzo gorąco pana burmistrza Mariana Dzięcioła, burmistrza Łochowa. Witamy też młodzież z Wyszkowa, bo tutaj łochoscy i okoliczni goście, którzy przychodzą na nasze spotkania, są prawie zawsze, ale młodzież z Wyszkowa dzisiaj specjalnie przyjechała na to spotkanie, także poproszę o brawa. Witamy prasę lokalną i regionalną. Oddajemy głos. Proszę państwa, zacznijmy może ode mnie. Jarosław Stryjek, człowiek, który postanowił zająć się Jerzykami Wołomińskimi. Od Jerzyków Wołomińskich przeszedłem na Narodowe Siły Zbrojne i to, co udało mi się trochę ustalić w tych dwóch obszarach, chciałbym się państwu powiedzieć, ale bez Narodowych Sił Zbrojnych, bo to będzie może okazja na inne spotkanie. Jerzyki. Spotykamy tą organizację, tutaj macie państwo skan, jeżeli można prosić. Jest to informacja o organizacjach scalonych. Dokument został przesłany z Polski, podpisany przez Grota, przez generała Roweckiego do Londynu. I mamy Jerzyki, autonomiczna grupa, no trochę za szybko, można cofnąć. O, już, niech każdy sobie spokojnie przeczyta. Autonomiczna grupa z ZPN, to jest Związek Polski Niepodległej, z którym zerwała kontakt w październiku 1942 roku, podporządkowała się SZ, czyli siłom zbrojnym w kraju. Jest to grupa młodzieżowa, powstała na zrębie Związku Młodzieży Dalekiego Wschodu. Obejmuje obszar pierwszy Warszawa, okręg Warszawa Miasto, Kraków i Pomorze. Czyli to, co było wiadome na 1943 rok przy scaleniu tej grupy do Armii Krajowej. Poproszę następne. Zaraz po scaleniu już generał Burkomorowski na podstawie upoważnienia naczelnego wodza awansuje ze starszeństwem w dniem 11 listopada 1943 roku następujących oficerów POS Jerzyki. I mamy tutaj kaprala rezerwy Jerzego. Kapral rezerwy, który jest awansowany do stopnia podporucznik czasu wojny. Co to oznacza? To znaczy, że on jest podporucznikiem w okresie wojny. Po wojnie, aby zostać podporucznikiem, musi uzupełnić swoje wyszkolenie wojskowe, albo teoretyczne, albo praktyczne, ale załóżmy, że okupacja i późniejsze powstanie to już praktykę ma. Chodzi tylko o wykształcenie teoretyczne. To jest jeden z dokumentów, który pozostał o Jerzykach. Liczymy, że to jest oryginał. Poproszę następny. Jerzyki były w Warszawie i w Warszawie do wchodzą w ramach Powstania Warszawskiego w skład grupy egzekucyjnej Sądu Grupy Północ Wachnowskiego. Na Starym Mieście, jak się zaczęło źle dziać, 22-23, grupa ta przeszła kanałami na Żoliborz. Później będzie w Pociesze, w Puszczy Kampinoskiej. To chodzi o to. W związku z powyższym, jak wychodzili żołnierze z kanałów na Żoliborzu, tam spisywano raport. No i mamy Baon Wigry, dowódca Zygmunt, na czyje polecenie? Rozkaz dowódcy grupy Północ, czyli Wachnowskiego. Baon motorowy Lubicz,
ilu oficerów, ilu podoficerów, na jaki rozkaz. No i punkt czwarty. Oddział egzekucyjny, sąd. Baczyński, to jest pseudonim, to jest Majewski Lucjan. 9 oficerów, 26, 30 pułkownik Kortun. To jest Sanojca. Mogę poprosić następne? Po otrzymaniu tej depeszy, po otrzymaniu tej informacji, że sąd Grupy Północ jest już na Żoliborzu, pułkownik Wachnowski każe Sanojcy pisać wyjaśnienie. Na jakiej to on podstawie delegował sąd na Żoliborz? Wtedy już w Śródmieściu na Starówce nie było sądu. I on tutaj pisze, że Baczyński ze składem zdezerterował, wyszedł z kwatery w dniu 22. I tu już rozdziela, bo pisze, że komendant Jerzyków, czyli on z jednego ugrupowania, czyli sądu i grupy egzekucyjnej, robi dwie wartości, dwa podmioty. Podmiot Baczyński i podmiot Jerzyki. Jakbyśmy mieli jeden podmiot, no to po prostu cały sąd z plutonem egzekucyjnym, jak było w pierwszym dokumencie, opuszcza swoje stanowisko i przechodzi na Żoliborz. Poproszę następny. Jeżeli można prosić trochę o pomniejszenie. W latach, to jest 1984 rok, Zdzisław Umiński, powstańcze rozstania, jeżeli mogę prosić o tą kolumnę. No i mamy. No i sąd wchodzi, jeżeli dobrze widać, czyli jest Lucjan, Milewski, Baczyński, kapitan Czaj, Broniewicz, porucznik Jerzy Strzałkowski, Jerzy. Czyli już wiemy, że to jest sąd. Co oznaczało od wyjście i niepoinformowanie przełożonych, że się wychodzi, to może pan Leszek później powie z własnego doświadczenia, pracy naukowej. Po prostu jest to opuszczenie swojego odcinka w Powstaniu Warszawskim. Dezercja. Poproszę następne. Tu jest kolejny materiał. Dowódca Grupy Północ pisze, czyli żywiciel, dowódca na Żoliborzu, informuje o przyjściu oddziału i o przyjściu Jerzyków na Żoliborz. Że w dniu takim oddział Jerzyków pod dowództwem, tu już jest kapitan, Jerzy przybył na Żoliborz, w stanie oddziału znajduje się major Baczyński. To jest ważne, ponieważ to później mogło zaważyć na losie samego Strzałkowskiego i organizacji, którą kierował. Poproszę dalej. I tutaj jest Teodor Kufel. Droga walki. Wydawnictwo MON, 69 rok. Teodor Kufel to był jeden z dowódców Armii Ludowej. Pseudonim Teoch. I on pisze. W naszej wniosce stacjonował także oddział AK Jerzyków. Dowódcę tego oddziału spotkałem po raz pierwszy podczas walk na Starym Mieście. Tam właśnie AL i AK też tam właśnie walczyły i mogli się spotkać. Może właśnie dlatego, że łączył nas powstańczy zryw i wspólnie przelana krew na barykadach, oficer ten nawiązał z nami bliskie i przyjazne kontakty. Dzięki niemu byliśmy także zapraszani do regularnego wysłuchiwania audycji radiowej. Dowództwo zgrupowania AK, czyli Campinos, zostało przez kogoś poinformowane o naszych żołnierskich stosunkach z oddziałem Jerzyków. Dopatrując się w tym przenikania naszych wpływów, spowodowało ono szybkie przeniesienie podległego oddziału do innej wsi. Miejsce Jerzyków zajęła dość liczna kompania AK z Legionowa, nastawiona do nas bardzo nieprzychylnie. Na tym zdjęciu w prawym górnym rogu macie państwo Strzałkowskiego i już generała Wojska Polskiego Teodora Kufla. Tu nie widać, ale jeżeli mogę prosić o to oświadczenie. Po prostu złożył mi je pan
Józef Piątkowski, który w latach 90. był szefem Sądu Koleżeńskiego w Szarych Szeregach. Oświadcza, że czytał meldunek napisany przez oficera Armii Krajowej we wrześniu 1944, adresowany do pułkownika Józefa Skrzyszkowskiego, to był szef grupy Kampinos, Szymona. W meldunku tym oficer AK informował, że rozmawiał z Strzałkowskim Jerzym. Ten ostatni poinformował go, że on, Jerzy Strzałkowski, nie jest członkiem Armii Krajowej i że oddział Jerzyków nie są oddziałem Armii Krajowej. Powyższy meldunek dał mi do przeczytania Józef Krzyczkowski. Czyli można założyć, że w Kampinosie Jerzyki, które były dotąd w Armii Krajowej, po spotkaniu z grupą Armii Ludowej, dały się przekonać, że będzie inna Polska. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie powstał taki meldunek wywiadu Armii Krajowej, co jakby po latach Teodor Kufel potwierdza w swoich wspomnieniach. Poproszę następny, jeżeli to się kończy. Jerzy Strzałkowski zostaje aresztowany przez WB 1 sierpnia 1945 roku. Nie wchodzi? Też nie będzie widać. Po wyjściu z UB, on tam był tylko 10 dni. Może aż. To jest informacja, że Jerzyki istnieją. Proszę o wydanie decyzji, opinii. Proszę mnie natychmiast zwolnić. Ja muszę jakby poinformować i przekazać swoje stany do Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest dokument z IPN-u, dlatego są tutaj te wszystkie pieczątki. Jeżeli ktoś był w IPN-ie i widział, no to może potwierdzić, że faktycznie to tak jest. Poproszę następny dokument. No niestety nie widać, może później będzie okazja bliżej się przyznać. To jest informacja o oddziale Jerzyków. I tu już mamy pierwszą informację podaną w 1945 roku, że jest ich 23 tysiące ludzi. I że są w okręgach wołyński, nie, warszawski województwo, świętokrzyski, łódzki, generalnie lubelski, warszawski, śląski, Pomorze. To są informacje, które były w teczkach UB. Poproszę dalej. Jak Państwo widzicie, środowisko Jerzyków było rozpracowywane przez UB. To jest informacja z 2 kwietnia 1959 roku, informująca o postępach w rozpracowaniu tego środowiska. Poproszę dalej. I to już jest, znajduje się taki bardzo ciekawy zapis, że do Jerzyków przyłączają się inne ugrupowania. Poproszę dalej. I tutaj stwierdziliśmy także, że przedstawiciel Szarych Szeregów, Broniewski, to jest komendant Szarych Szeregów Orsza, prowadzi rozmowę z Jerzym, czyli ze Strzałkowskim, mającą na celu włączenie tego zgrupowania do Jerzyków. To znaczy w latach 50. Orsza rozmawiał ze Strzałkowskim, aby całe Szare Szeregi, ogólnopolska organizacja z takimi batalionami jak Zośka Parasol, włączyły się w środowisko Jerzyków i występowały jako organizacja jerzykowska. I to zostało jakby uchwycone przez UB w latach 50. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari, Państwo wiecie, jest to najważniejsze odznaczenie bojowe. I tutaj też mamy pewną sytuację związaną z Jerzykami, ponieważ generalnie każdy kombatant, jak miał Order Virtuti Militari, był bardzo szanowaną osobą, jeszcze bardziej, a w swoim gronie i środowisku też. W związku z powyższym została wydana encyklopedia, wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, tom 4, poproszę następny. I hasło Kawalerowie zostało zredagowane przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Poproszę następne. I mamy taki pasus w haśle. Niniejsze zestawienie nie uwzględnia nadań i weryfikacji niekompetentnych.
Połączonych Sił Zbrojnych Armii Ludowej, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, Związku Powstańców Niepodległościowych, Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa i D. Powstańcze Oddziały Specjalne Jerzyki. E. Rady Państwa PRL, MON, PRL i Związków Bojowników o Wolność i Demokrację oraz prezydenta, w cudzysłowie uznano, Juliusza Sokolnickiego i jego kapituły Orderu Virtuti Militari. To są te grupy nadań, które, że tak powiem, własne środowiska sobie zaczęły nadawać ludziom, którzy przychodzili do nich i prosili o Order Virtuti Militari. Poproszę następne. I tutaj mamy jedną, że tak powiem, z dekretacji na dokumencie jerzykowskim, umieszczoną w tejże encyklopedii. Jak Państwo widzicie, odpis: Komisja Likwidacyjna, Powstańcze Oddziały Specjalne, 46 rok. Zaświadcza się, że niejaki Jur, członek powstańczych oddziałów, posiada następujące odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari 5 klasy, Krzyż Walecznych po raz pierwszy, podpisany przewodniczący Jerzy. I ten dokument znalazł się w Londynie, w kapitule Orderu Virtuti Militari. Jest taki ładny zygzak i napisane bzdury. Czyli tą drogą nie można było otrzymać jakby poświadczenia z Londynu, że faktycznie się było kawalerem Orderu Virtuti Militari. Poproszę następne. Ale jest prezydent Polski, Nowinas Sokolnicki. I tutaj jest jego zestawienie. Jeżeli tutaj ten dolny pasus, mamy wnioski środowiska PS Jerzyki. Na miejscu pierwszym jest podporucznik Ferfecki. Na miejscu drugim generał Strzałkowski. Potem jest kapitan Dymiński, kapitan Prusator Zenon. Walczył pod Jerzyskami. Jest również kapitan, no i są inni żołnierze, jest to tylko jakby wyjątek. Poproszę dalej. O kawalerach Orderu Virtuti Militari można się również dowiedzieć w czasopiśmie Mars, numer 20. Mogę poprosić o... Gdzie są kawalerowie, w cudzysłowie, Orderu Virtuti Militari z nadania Sokolnickiego. Jak Państwo widzicie, jest to artykuł, strona podana. Poproszę następny. I tutaj autor artykułu podaje nadania przez nielegalnego prezydenta RP na Zachodzie. Poproszę o zjechanie niżej. I mamy powtórzone. Podporucznik Ferfecki, generał Strzałkowski, kapitan Dymiński, kapitan Prusator. Poproszę o następne. Teraz do góry. Tam Państwo widzicie, też są jakby końcówka jerzykowska do środowisk Ponurego i Wachlarza. I dalej jest środowisko Jerzyków. I mamy Jerzego Nachtmana, który też został zapisany do Jerzyków i też dostał Order Virtuti Militari, tylko że pan Jerzy, uznając, że to jest nielegalne odznaczenie, nic nie warte, w ogóle się tym nie afiszuje. Ale mamy tutaj Jerzego Cichockiego i jeszcze Karola. To jest człowiek z Radzynia Podlaskiego. Marian Wyszyński, Bosman, Wołominiak. Poproszę następny. To jest kolejne środowisko. Jan Stokowiec, Jan Powierża, Budzin. To jest człowiek z Łochowa. Mieczysław Tyczyński z Wołomina. Jerzy Ćwirczak, Romeus. Specjalnie to, bo później będziecie Państwo mogli zobaczyć dokument Jerzego Świszczaka. Jest Ferfecki, ale zobaczcie Państwo, tu już jest pułkownik. W ciągu 2 lat, z 86 na 88 rok, został awansowany ze stopnia podporucznika na pułkownika. Czyli w środowisku kombatanckim tym coś takiego jak stopień, order nie miało żadnego znaczenia.
i generał brygady Leszek Śledź, Leszek, Jerzy Leszek, pseudonim Śledź, też walczył pod Jerzyskami, też jak gdyby z tej strony uzyskał medal Virtuti Militari. On był pułkownikiem lotnictwa, czyli prezydent na uchodźstwie podwyższył mu stopień do generała brygady. I ostatni pasus jerzykowski, Jerzy Broszkiewicz, Jerzy Orłowski i dalej różne środowiska. Poproszę o następną prezentację. To są książki. Państwo wiecie, że główna jak gdyby możliwość propagowania to jest publikowanie książek, pokazywanie siebie w publikacjach. W związku z powyższym środowisko jerzykowskie też szło tą drogą i było bardzo ekspansywne. My, chłopcy też wojsko, wydawnictwo w 75 roku. Tutaj jest jak gdyby wstęp od autora. Jest bardzo taka interesująca informacja. Urzekli mnie ci ludzie, którzy będąc wychowankami burs internatów, sami stali się z czasem wychowawcami i tak dalej. Urzekli mi ci ludzie. Czyli jerzyki były urzekającymi starszymi osobami, które potrafiły wokół siebie zgromadzić jakiś tam słuchaczy, którzy zaczęli po prostu im wierzyć. Poproszę następny. I tutaj macie Państwo na tyle tej książki jest informacja o poległych jerzykach. Ja wiem, że pod Jerzyskami poległ Adolf Świętochowski, ponieważ ja w domu rodziny Świętochowskich mieszkałem, ale w 75 roku jeszcze nie wiedziano. W związku z powyższym w zestawieniu poległych jerzyków takiego nazwiska nie znajdziecie. I generalnie tych nazwisk poległych pod Jerzyskami. Poproszę o następne. To jest Zabłocki, to jest Jerzyki z miotłą w tarczy. I tutaj jest bardzo ciekawy pasus, jak gdyby korespondujący z tym, z informacją na temat Strzałkowskiego zaraz po wojnie. Mogę prosić tam? Wówczas zdałem sobie sprawę, że podobnie rozumiał komendant i tak dalej, i że miał na myśli, rozmawiając przed jego aresztowaniem o nas, o swojej propozycji złożonej premierowi rządu tymczasowemu Edwardowi Osupce Morawskiemu, aby w miarę możliwości wykorzystywał jego ludzi, czyli jerzyków, to znaczy nas, na odpowiednich stanowiskach w administracji państwowej. I tu zostali poproszeni jerzyki do Ministerstwa Bezpieczeństwa na ulicę Koszykową, aby włączyć się w pracę resortu i będą wykorzystywani wyłącznie na kierunku niemieckim. Tak to kombatant w latach 90. zapisał. Powiedział to od serca. Czyli Państwo wiecie, Campinos, Teodor Kufel i potem kombatant pisze, że dostali po wojnie propozycję włączenia się w nurt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, aby tam pracować i rozpracowywać po kierunku niemieckim. Pytanie jest takie, w 45 roku, co można było tutaj rozpracowywać? Następne pozycje. To jest Jerzy Strzałkowski. Biografia piórem pisana przez zwolenników, przez Bonisława Rybałkę. Armia Krajowa, Harcerska Kompania Szturmowa, oddział Jerzyki Wołomin i najnowsza publikacja, która okazała się 2-3 lata temu, o Radzyniu Podlaskim. Także jest na co się powoływać, zawsze można w biografii napisać, że proszę bardzo, w tych książkach o nas właśnie piszą. To było bardzo wykorzystywane przez jerzyków, jeżeli musieli udzielić odpowiedzi na jakieś zapytanie, czy mogą poświadczyć o swojej obecności na danym terenie. No to jest pisane, tak, oczywiście, bo w takich książkach można o nas przeczytać. Poproszę następne. Oprócz publikacji powstały dwie prace magisterskie. Jedna w 76 roku oddziały specjalne Jerzyki pod kierunkiem Jeremy
Maciszewskiego. To było trochę, znaczy mi się akurat ten profesor kojarzy z Rzeczpospolitą Szlachecką, a niekoniecznie z II wojną światową. Kierownik Wydziału Ideologicznego KCPZPR. No to już tutaj do powiedzenia i poproszę jeszcze jedną. Mirosław Roguszewski, powstańcze oddziały specjalne Jerzyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Z tego co pamiętam, to jest gdzieś tutaj z blisko jest ten człowiek. Napisali swoje prace magisterskie, jak gdyby opisując działalność Jerzyków. Zawsze można powiedzieć, że proszę bardzo, profesor mógł zawsze skorygować, jeżeli miał jakieś wątpliwości, tak? Tylko że kto w Bydgoszczy może był zainteresowany, żeby w latach 90. szukać informacji, czy faktycznie ten człowiek pisze prawdę, tak? No bo trzeba było sięgnąć do innej literatury niż ta, która jest w bibliografii pokazywana. Poproszę dalej. Tu jest jeszcze, o, miejsce swoje Jerzy Strzałkowski ma również w polskim słowniku biograficznym. Tu jest jego życiorys. To jest jedna kolumna, proszę Państwa. Poproszę o następną stronę. To są kolejne kolumny. Także jest dość dokładny ten życiorys. I zawsze no, można się, że tak powiem, podeprzeć jak trzeba, że proszę bardzo, to był zacny człowiek, ponieważ cztery kolumny w takim dziele jak Polski Słownik Biograficzny, to po prostu jest no, osoba bardzo zasłużona. Także w miarę została napisana prawdziwie przez piszącego ta informacja o Strzałkowskim, wyniesiona jak gdyby z dokumentów. Poproszę następne. Jest Józef Jodłowski, O godne życie trzech pokoleń, praca wydana w Pruszkowie w 2005 roku. I poproszę o następne. I tutaj, proszę Państwa, jest pociecha. Bój pod pociechą w Kampinosie. I autor wspomina, że został wysłany. Rychło otrzymałem zadanie. Dookoła puszczy były nasze ubezpieczenia. Każde w sile około plutonu. Na pociesze był to oddział Jerzyków około 50 żołnierzy. 31 sierpnia nieprzyjaciel przeprowadził w tym kierunku rozpoznanie. 1 września batalion Własowców, jakiś oddział żandarmerii przy wsparciu jednego oddziału strzelającego na wprost podjął natarcie na pociechę. Dowódca Jerzyków natychmiast wysłał meldunek, że nie jest w stanie utrzymać pozycji. Około godziny 10 dowództwo skierowało do pociechy nasz pluton pod moim dowództwem i szwadron kawalerii. To był szwadron Doliny. Oddział szedł koło Łochowa. Moment, nie ruszaj. Jerzyki. Gdy doszliśmy w pobliże stanowisk, Jerzyki w pośpiechu już się wycofali, nie przekazując stanowisk ani informacji o nieprzyjacielu i o położeniu. Porucznika Jerzego nie zobaczyłem wcale. Nasi chłopcy zajęli opuszczone stanowisko. Ja sam odebrałem RKM jakiemuś uciekającemu Jerzykowi i zająłem wysunięte stanowisko na Cyplu. I później wspomina. Rano z patrolem kawalerii dojechałem do Izabelina. Nieprzyjaciela nie było, zginęło trzech Jerzyków od pocisku artyleryjskiego. My nie mieliśmy strat. Tymczasem po wojnie powstała legenda. Walczył batalion Jerzyków przeciwko dwóm batalionom Niemców z artylerią, czołgami i samolotami. Zginęło 50 Jerzyków, straty nieprzyjaciela nieznane. W pociesze wystawiono monumentalny pomnik ku czci Jerzyków. Także on, człowiek, który był w Armii Krajowej i później doświadczał jak gdyby ceremonii pod pociechą, taki dał przekaz historyczny. Poproszę następny zestaw. Staram się szybko mówić i, że tak powiem, najważniejsze rzeczy, żeby dać więcej czasu Leszkowi, bo to jest główny prelegent naszego wieczoru. Także jak Państwo mogliście zobaczyć,
w publikacjach pojawiają się Jerzyki, tylko w różnym kontekście. Strzałkowski oświadczenie. W archiwum Krzyczkowskiego, wspomnianego już komendanta Campinosu, znalazłem takie dokumenty. Te dokumenty były przechowywane w laskach. Między innymi dokument podpisany przez Strzałkowskiego i tutaj już mamy powiększenie. Strzałkowski. Data, kampania wrześniowa, Armia Łódź, Armia Warszawa, Obrona Warszawy, konspiracja, założyciel, organizator organizacji, PS Jerzyki, komendant główny, jutro Wilki, powstanie warszawskie, dowódca baonu dyspozycyjnego Komendy Głównej AK Stare Miasto, przewodniczący Sądu Polowego na Starym Mieście. Partyzantka, Puszcza Campinoska, dowódca baon Jerzyki, ranny dwukrotnie, stopień od 11 listopada 1944 roku, pułkownik. Czyli tam mieliśmy, że jest mianowany na podporucznika czasu wojny od 11 listopada 1943 roku. No tu już po roku pisze, że już jest pułkownikiem, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari czwartej klasy za utrzymanie linii obronnych w rejonie wsi Pociecha. To przed chwilą czytałem, co inny dowódca na ten temat mówił. Do czasu zorganizowania przeciwnatarcia i wspólnego zlikwidowania na nieprzyjaciela pod wsią Truskaw. Krzyż Walecznych za zlikwidowanie gniazda karabinów maszynowych w okresie Powstania Warszawskiego w rejonie dzielnicy Działdowska-Górczewska. Także tak o sobie pisał Strzałkowski. Poproszę dalej. Szymon, czyli dowódca Campinosu, zetknął się już z informacjami o Jerzykach i w latach 70. prosił swoich kolegów dowódców Armii Krajowej o stanowisko ich. I mamy tutaj dowódcę 4 rejonu AK Warszawa Śródmieście Zagańczyka, który pisze, że nikt mu nie meldował, aby w czasie Powstania Warszawskiego znajdował się tam oddział Armii Krajowej w takich batalionach jak Chrobry 1, Chrobry 2, Łukasiński, Kiliński. Poproszę na następną, prawą stronę. Tu mamy kolejne oświadczenie, 76 rok, że w Chrobrym 1 nie kojarzą, aby były Jerzyki. Po prostu już w latach 70. Grupa Armii Krajowej, oficerów AK wysokich, słysząc, co się dzieje, zaczyna zbierać jakby informacje, czy faktycznie były te Jerzyki, czy tych Jerzyków nie było. To zbierał Szymon. Poproszę dalej. Tu jest oświadczenie leśniczego z Puszczy Campinoskiej. Jak Państwo widzicie, Jerzyków też nie było w 1943 roku. To jest też oświadczenie oficera Armii Krajowej, też pisane dla Szymona. Poproszę dalej. Oddział Jerzyków, jeżeli było ich 23 tysiące osób, to gdzieś musiały być w Polsce. I tu, proszę Państwa, macie dowód, jak to było z Jerzykami pod Łukowem, gdzie Józef Piątkowski, ten, który później mi napisał oświadczenie o, że Strzałkowski nie był w AK, on się spotkał z taką sytuacją, że jego żołnierze znaleźli się w książce i byli podawani jako żołnierze, że to byli Jerzyki. I on wystąpił z protestem, że jak to? Nikt z tych żołnierzy mi nie meldował, a oni się nagle piszą, że są Jerzykami. W związku z powyższym wystosował pismo Instytut Historii PAN, Zakład Historii Polski w II wojnie światowej, czyli powstała rozruba. I w 1977 roku nagle się okazało, że nie można tak podbierać tych akowców i mówić, że to są Jerzyki. W Ołominie sprawa była dosyć prosta, bo to był NSZ. Nikt w czasie komuny by nie powiedział, że w czasie wojny był w NSZ-cie, a jeżeli był ktoś w Jerzykach, no to po prostu dawano mu spokój. Poproszę dalej. Chciałem Państwu teraz przedstawić pewien zapis statutowy z 1995
1997 roku przysłany do Jerzego Nachtmana, bo jak Państwo pamiętacie, on był wymieniony jako ten, który miał dostać Krzyż Virtuti Militari ze środowiska Jerzyków. I tu jest do niego pismo, że zapraszamy na spotkanie. Poproszę dalej. Prawą stronę i proszę zauważyć. Jest zmiana w statucie. Statut Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańcze Oddziały Specjalne Jerzyki. Proponowany zapis. Statut Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańcze Oddziały Specjalne Jerzyki AK. I w paragrafie pierwszym. Specjalne Jerzyki zamienić. Specjalne Jerzyki AK. Jerzyki podporządkowane do dowództwu Armii Krajowej, skreślić wyrazy podporządkowanych dowództwu Armii Krajowej, a po wyrazie Jerzyki dopisać AK. Czyli można powiedzieć tak, że przez do 1997 roku to środowisko funkcjonowało jako satelita do Armii Krajowej, czyli było ustawione tak, nie jesteśmy w Armii Krajowej, ale byliśmy, jesteśmy wolnym elektronem. A teraz przy pomocy tego statutowego zapisu, to już my jesteśmy Armią Krajową. Jesteśmy pełnoprawnym. A co było spowodowane, że taki zapis został wprowadzony? Mogę poprosić? Następny dokument. To była głośna afera kombatancka o tym, że środowisko Jerzyków napisało list do posłanki SLD Sierakowskiej w sprawie przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Karolkiewicza, i mamy list Jerzyków i list pani poseł do szefostwa Jerzyków. I to powstał ferment. Wtedy to było zamieszczone w kombatancie Gwardii Armii Ludowej w kwietniu 1997 roku. A teraz szybko Jerzyki Włochowie. Państwo pewnie znacie, to jest ten dokument podpisany przez trzech oficerów, że nie było, czyli mieliśmy kontaktu, styczności, że Badetko mówił, że był w Jerzykach, nie spotkaliśmy na terenie obwodu akcji bojowych prowadzonych przez NSZ przeciwko okupantowi niemieckiemu. Podpisuje się Szaniawski, Jestkowski i Budzin. Tak, to przyjeżdża pan Kurowski po prostu im podstawie, oni się podpisują. Zakładam, że przeczytali i to podpisali. Poproszę następny. Ale jak Państwo widzicie, jeden z tych oficerów po przemyśleniu całej sprawy napisał odwołanie. W oświadczeniu, które złożyli trzej oficerowie obwodu Reski Ptak, powiedzieliśmy, że nie spotkaliśmy samodzielnych akcji bojowych NSZ na naszym terenie. Stwierdzam, że podczas burzy w boju pod Jerzyskami, dowodzonym przez porucznika Rafała Fijałkowskiego, brali udział żołnierze NSZ, czyli pod Jerzyskami, którzy tam polegli i należy im się cześć, bowiem polegli w walce o wolną ojczyznę. Podpis Szaniawskiego. Po prostu ten oficer doszedł do wniosku, że został wprowadzony w błąd. Ja rozmawiałem z Zetkowskim, Zetkowski się wahał, natomiast rodzina namawiała pana Powierzę, żeby też próbował zrobić takie oświadczenie. Niestety nie zgodził się, czy jak gdyby nie doszło to do skutku. Także jedyne oświadczenie o tym jakby wycofujące się, to jest tylko Szaniawskiego. Poproszę następny dokument. No i tutaj zacytowałem, znaczy zrobiłem skan. Pytanie, kiedy został pan zwerbowany do Narodowych Sił Zbrojnych? Jest to przesłuchanie jednego z żołnierzy z Wołomina, późniejszego Jerzyka, uczestnika walk pod Jerzyskami. To jest nie do Jerzyków, tylko do Narodowych Sił Zbrojnych. Że zostałem w 1941, przyjąłem pseudonim Romeus. On już się wcześniej pojawił w kontekście orderów. Poproszę następny skan. Tutaj już mamy w Wołominie, była broń dostarczana i no jest ważne takie zdanie. Zaraz będę wiedział, które to jest ważne zdanie. Gdzieś tutaj jest Badetko wymienione. O tutaj, proszę Państwa. Poza tym kupca Stanisław
był kierownikiem Wydziału Propagandy. Jedynym z najbliższych ludzi komendanta NZ-u w Wołominie, Badetki Teodora, pseudonim Tesiek. Teodor. To było właśnie znamienne, że w świat poszedł Teodor, on miał na imię Telesfor. W związku z powyższym UB, jak pisało zawsze doniesienie, że poszukujemy Teodora Badetki, to nagle się okazywało, że takiego nie ma. Natomiast jeżeli Badetko się ujawnił w Szczecinie jako Telesfor Badetko, to nie łączono tych dwóch osób jako tożsamych. To znaczy Szczecin, bo Telesfor Badetko wyjechał w 1945 roku na ziemię odzyskane i tam zamieszkał w Myśliborzu, a potem w Szczecinie. Notabene ma tam skwer z pomnikiem jego, że tak powiem, pamięci, ponieważ on był tam założycielem polskiego harcerstwa i bardzo dużo zrobił. I cześć i chwała mu za to. W 1947 ujawnił się jako żołnierz NZ-u i o tym, jak gdyby gdzieś tam w UB było. Ale nie znalazłem materiałów w Warszawie, żeby w jakiś tam sposób prowadzono na niego kwestionariusz operacyjny. Poproszę dalej. Tenże człowiek informuje, jakich miał znajomych, kolegów, także kogo wiedział, to wymienił. Poproszę nie ruszać na chwilkę, żebym miał punkt 9. Jerzy Nachtman, parowóz, prawda? Pokażecie Państwo ordery Virtuti Militari. Tam też takiego było, też to było Jan Hajencki. Szukam, o, tutaj na dole 19. Prusator Zygmunt Ciapek z Wołomina, członek działu NZ. To jest 49 rok. Poproszę dalej. Czy jest już co? Jeszcze jest. No i tu jest jakby taka ostatnia strofa tego przesłuchania. Poproszę jeszcze niżej. Macie Państwo, w czasie, kiedy w Wołominie wkroczyły czołówki radzieckie, broń ta została wydobyta, bo tu chodziło o broń, i wykorzystana przez Badetkę. Tu chodzi już ten zapis o Jerzyska, o bitwę pod Jerzyskami. Powiem tak, to jest tyle, co przygotowałem. Powiedziałem skrótowo to, co tutaj jest. Myślę, że chciałem pokazać, jak ewoluowały Jerzyki i jak była sprawa związana jakby z Wołominem w kontekście oświadczenia oficerów. Co do całego Wołomina, to już jest jak gdyby inna opowieść. Bardziej pogłębiona by musiała być. To jest tylko taka namiastka, jak się to wszystko kształtowało, jak się kształtowała historia Jerzyków z małym odpryskiem na Jerzyska.